Witam Państwa serdecznie. W następnym odcinku zagrajmy w Darkness Within. Może to będzie ostatni odcinek. Tego nie wiem. Ścieżka prowadzi w głąb lasu Northwood. Nie mogę jeszcze opuścić tego miejsca. Powiem Wam szczerze, że mam jakieś takie przeczucie, że ten cmentarz będzie ostatnim miejscem, gdzie można coś zrobić, i zbliżamy się już do końca gry. Na razie nie opuszczę tego miejsca. Wiecie co, ja tam wrócę. Ciągle chodzi mi po głowie ta myśl, że można ominąć tutaj sporo rzeczy i się wielu rzeczy nie domyślić. I fabuła będzie mniej rozwikłana na sam koniec. Jeszcze mamy Holston. Holston był... Zaraz spróbujmy. Mam zapisane, więc mogę... Spróbuję to opuścić, bo mi się wydaje, że... Jeszcze to było Holston. Zobaczmy tą mapę, co my tu mamy. Nie no, w zasadzie tak. Red Town to jest. To wszędzie byliśmy. Timber War. Timber War? A zaraz, czekaj, no, można też przeczytać. Timberwar. Pierwsze słyszę. Redtown, a więc... Czy ostatni symbol przedstawia posiadłość pana Fielda? Prawdopodobnie tak. Dobra, tu mamy coś nieodkryte. Jestem przy... jakoś mi tu... Pamiętacie, tam były jaskinie, było widać jaskinie z okna chaty Aivara bodajże? Tu była chata Aivara, tak? Nie, to był ten. Usiadłeś się... Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ten Timberwar, to jest, kurczę... To mnie zastanawia, jestem... Chodźmy do Muszczka jeszcze. O, zobaczcie, poznikały. Czy mi się tylko wydaje. Mamy sporo jeszcze rzeczy, co do których być może jeszcze moglibyśmy coś odkryć. Weźmy, spróbujmy połączyć jeszcze jakieś informacje. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek da. Ostrzeżenie przed policją. Powiem szczerze, że nie wiem, czy coś jeszcze tu można odkryć. Bo obawiam się, że... ten cmentarz też będzie koniec... A przynajmniej zbliżymy się mocno do końca. Dobra, wiecie co? Ja na razie zrobię to, co umiem. Znaczy co... Zaraz tak tu... Czy ja tu dalej jestem? Nie wyszedłem? Aha, no nie, chyba nie. Chciałem sprawdzić ten domek, bo tu zauważyłem, że można wejść. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, jak na krypty. Bardziej wygląda jak biblioteka.
Co za książki. Pamiętam, że kogoś tutaj pochowano. To było w mojej notatce. Tej w ukrytym pokoju w chacie. Jak to było? Poer. Samuel William Poer. No tak, dobrze, że pamiętasz. Muszę sprawdzić rejestr rozpoczynający się na literę P. Aha, czyli to są rejestry. Ale rażą mnie te rejestry. Nie widzę tutaj nazwiska Poer. Czy naprawdę został tu pochowany? No ja też nie widzę Poera. Dobra. Wiecie co? Splądruję tutaj tą haciendę i tyle. Aha, to jest to samo. Nie da się zobaczyć na inne półki. Karnister jakby z benzyną. Czy to ktoś tu się bawił zapałkami? Czy to kolejny ten? Nie. Jestem zawiedziony. Też nic się nie dzieje. Słuchajcie, skoro podejrzewam, że to jest ostatni odcinek, to ja spróbuję sobie teraz tak w główce wszystko przypomnieć, o co chodzi w tej grze, fabularnie. Jesteśmy jakimś detektywem, który pracuje w policji i zostałem przydzielony do sprawy zniknięcia innego detektywa, który jest w tej chwili oskarżony o zabójstwo Clarka Fielda. Clark Field, jak żeśmy się dowiedzieli, jest jakoś był przynajmniej mocno jakoś zaangażowany i zainteresowany jakimiś lokalnymi, okultystycznymi sprawami. Był przyjacielem, zaprzyjaźnił się z niejakim Ivarem, chyba Bregenem, czy tam jakimś tam innym Ivarem, który też właśnie był zupełnie, że tak powiem, wsiąknięty w jakąś sektę lokalną. Się okazuje starożytną i w ogóle. Ja podejrzewam, że to dzieci Disa właśnie, to jest to. I nasz bohater jest w jakiś sposób związany z tym całym kultem. W jakiś taki dziwny sposób od samego początku, jak tylko to się zaczęło, cała ta historia miewa jakieś koszmary, które są dziwnie związane właśnie z całą sprawą. Śpi po kilka dni, jest cały czas zmęczony, niczego nie pamięta i w domu znajduje jakieś albo notatki, albo jakiś malutki moździerzyk do przygotowywania tajnych mikstur. Przynajmniej ja to tak... Proszę tam mi nie hałasować podczas moich tutaj... O, byś kaszał teraz. Podczas moich dedukcji. Zastanawia mnie historia... Dwa fakty, które nie są tutaj w tej grze ujęte, to nie jest żadna wskazówka, ale ja to zauważyłem w poprzednim odcinku, że mimo, że on włazi do różnych rzeczy, jacyś ludzie go, jakichś ludzi spotyka, w chacie Ivara spotkał kogoś, nie wiem kto to był, kto zna Howarda Loreida, czyli naszego głównego bohatera. My go nie znamy za... W ogóle go nie znamy. I drugie takie wydarzenie, już pomijając to, że właśnie ktoś nam łazi po chałupie, kurczę, i zostawia jakieś fanty, ktoś nam dolewał czegoś do naszego lekarstwa teoretycznie. I drugi fakt to w poprzednim odcinku właśnie zwiedzaliśmy jakiś tam świątynię pod posiadłością jakiegoś Edwarda, chyba kogoś tam. I wygląda na to, że zostaliśmy złapani przez jakąś
kreaturę, nie wiadomo przez co, ale nic tam się nie stało. Obudziliśmy się, tak jakbyśmy stracili przytomność na dole i ktoś nas wyniósł do korytarza z powrotem na górę. Nikt nam tu nie robi krzywdy, przynajmniej na razie. I wygląda to tak, jakby ktoś się bawił, że tak powiem, tą główną postacią. Interesuje mnie ta klapka. Aha. Trzy wskazówki. Nazywam się Robert Hart, jestem stróżem na tym cmentarzu. Piszę te notatki, aby mieć dowód niewyjaśnionych zdarzeń, które mają tu ostatnio miejsce. A jeszcze tak wracając do tych dedukcji, to no wydaje mi się, że nasza postać jest jakoś związana z tą całą sektą, tutaj z tym kultem, z tymi dziećmi Disa, tylko na razie sobie nie zdaję z tego sprawy. W jaki sposób jest związany, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy oni go szykują na jakąś krwawą ofiarę dla jakiegoś tam bóstwa. Nie mam pojęcia. Być może oni go właśnie tak przyprawiają, nie? Tak jakoś go tam faszerują tymi narkotykami, on nawet o tym nie wie. Wdrażają go. Nie wiem, dziwnie. Ale wydaje mi się, że to miejsce na mapie to Timber Var. Nie odkryliśmy tego, a wydaje mi się, że to może być dość istotne. Nie wiem, może się uda jeszcze tego Timber Var dotrzeć. Mogę się mylić, mogę, że to tylko takie po prostu miejsce na mapie nieistotne. No i spotkaliśmy Lota Noldera, właśnie tego osobnika, tego drugiego detektywa, który jest oskarżony o morderstwo, a którego my poszukujemy. Spotkaliśmy go pod chatą Ajwara w jakimś tam ciemnym tunelu. I zdaje się, że Lot Nolder też jest jakoś w tą całą sprawę w jakiś niezrozumiały sposób zaangażowany, ale wydaje mi się, że on nie jest jednym z tych dzieci Disa, wręcz przeciwnie. On nas nawet ostrzegał tam, żebyśmy uważali, żeby nie dać się złapać. Poza tym w jego głosie, pewnie zauważyliście, było coś dziwnego. Także kim jest Lot Nolder i jaką ma tu rolę? To mnie interesuje. Chciałbym to odkryć, ale nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Dobra, wracamy do naszej czytanki. Cisza nie zalega już w tej starej, oddalonej od miasta nekropolii. Zacząłem słyszeć mrożące krew w żyłach krzyki, wycia i świst wiatru dochodzący z niektórych krypt. Ostatnio nie mogę się pozbyć wrażenia, że ktoś obserwuje mnie podczas moich nocnych zmian. Nocne zmiany na cmentarzu? Próbowałem ostrzec przychodzących na cmentarz. Kiedy do nich mówiłem, tylko szeptali między sobą i gniewnie kazali nie mieszać się do swoich spraw. Do diabła z nimi, nie zostawałbym tu dłużej, gdyby płaca nie była tak dobra. O dobrą płacę trudno. Ich wygląd i zachowanie wywołuje u mnie obrzydzenie. Każdy z nich nosi pierścień z symbolem węża pożerającego własny ogon. Właśnie, pamiętacie tam ktoś... Wąż pożerający własny ogon. Kurczę, kliknąłem to. Istnieją ukryte krypty, rejestry, muszę je odnaleźć i sprawdzić. Rejestry, tak, dobra. Czekajcie, kurczę, byłem przekonany, że to wyłączyłem. Kliknąłem nie to, co chciałem. Mam ciągle te ułatwienia powłączone. Poziom trudności. Podkreślanie, bla, bla, bla. Podpowiedzi wyłączone. Automatyczna analiza. Wyłączone. OK. Dobra, już mi nie będzie automatycznie analizował. Uciekałem się do tej automatycznej analizy tylko po to, żeby nadgonić stracone save'y w mojej dyskowej kraksie. Dobra, czyli jeszcze raz sprawdźmy, czy to nie będzie... To chciałem. Czarny pierścień z podobizną węża. Ciekawe, czy to symbol jakiegoś kultu. Pierścień z symbolem węża.
Niewiele mi to dało chyba. Sprawdźmy do mózgu. Zgodnie z notatkami stróża, ci ludzie nosili czarne pierścienie z symbolem węża pożerającego własnego. No i co? Dobra, nic ciekawego na dobrą sprawę. Dobra, widywałem już trupy wyglądające lepiej od nich. Haha, niektórzy powiadają, że wywodzą się od wiedźm i że odprawiają rytuały sławiące swoich przodków, demonstrują swe oddanie, przepraszam bardzo, zmęczenie, materiał. Oddanie odwiedzając jego kryptę o określonych porach. Nie jestem typem osoby wierzącej w takie rzeczy, chociaż sam już nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, zwłaszcza o tych słowach, które słyszałem przy wejściu do tamtej zapleśniałej krypty. Rejestry tej i podobnych krypt zostały oddzielone od pozostałych i włożone do skrytki pod schodami budynku cmentarnego, który ostatnio odwiedzali. Skrytka pod schodami, to mnie interesuje. W tym budynku jest chyba tajny schowek pod schodami. W tym pomieszczeniu są schody jakieś. Ponadto kilka lat temu byłem świadkiem innego niewytłumaczalnego zdarzenia. W jednej z jaskiń powstałych w niektórych częściach cmentarza. Jaskinie powstałe. W jednej z jaskiń. Nie ma tu nic szczególnego. Mnie to zainteresowało. Jaskiń powstały w niektórych częściach cmentarza w wyniku trzęsienia ziemi. Wszedłem o północy, no nie miałeś kiedy, do jednej z nich. Kiedy dotarłem do rozmokłych, betonowych korytarzy, otoczonych posągami o głowach jaszczurów, nie śmiałem pójść ani kroku dalej i uciekłem stamtąd najszybciej, jak umiałem. No, znam skądś takie miejsca. Parę dni później przyszło kilku inspektorów i po dokonaniu powierzchownych badań ogłosiło, że to miejsce zostało wybudowane nad podziemną siecią jaskiń. W związku z tym zakazano kolejnych pochówków, ale od tamtego czasu czworo ludzi zostało w tajemnicy pochowanych we wschodniej części cmentarza. Czy to William Poer w wschodniej części? Przypuszczam, że coś jest pod tą ziemią i jacyś ludzie lub Bóg wie tak naprawdę kto nalegają na pochówek w tym miejscu. Z każdym mijającym dniem to miejsce wywołuje u mnie coraz większy strach. Nie czuję się dłużej bezpieczny. Myślę, że o odejściu z pracy. Gdybym nie potrzebował pieniędzy, nie wahałbym się ani sekundy. No, każdy potrzebuje pieniędzy. A, patrzcie, już wszystkie trzy już rozwiązane. Zagadeczki. Bo? Proszę. To musi być tajny schowek wymieniony w notatkach stróża. Zaciął się. Muszę znaleźć, czym by go otworzyć. No, przydałby się łom. Dobra, ale sprawdźmy, dokąd te schodki wiodą. Też miło. Szczerze mówiąc, to się tego nie spodziewałem. Spodziewałem się dalszych jakichś drewnianych konstrukcji, a nie murowanej. Dziwne, a daleko mnie to nie zaprowadzi. Ciekawe, czy na górze było jakieś pomieszczenie. No, jak to? No, musiało być. Prawie już miałem schodzić. Kątem oka dosłownie zauważyłem. Sztylet. Rytualny na pewno. Zardzewiały. Sztylet. No dobra. Może tym sztyletem się otwiera tą... Może tym sztyletem się otwiera tą skrytkę. W dół.
paskudztwo straszne. Dobra, zacięły się do sztyleta. No, chyba się udało. Samuel William Power, lokalizacja musi być gdzieś tutaj. Wskazówki. Chyba nie trudno będzie znaleźć tą jedną wskazówkę, co? O, na końcu. West Side, czyli w zachodniej, nie w wschodniej. W zachodniej części cmentarza. A dokładne położenie nie da się odczytać. Część rejestru pokrywa jakaś substancja. Czy to coś? Nic. Ile to już się nagrywa? 21 minut. Zbliżamy się do końca odcinka. Trzeba powiedzieć, że ten stróż odwala tu kawał dobrej roboty. Wszędzie jest ładnie ogarnięte, świeczuszki pozapalane. Dobra, chyba tu już nic nie ma. Dowiedzieliśmy się istotnej rzeczy. Dobra, tylko gdzie jest zachodnia część? Coś pisze? Czy to jest East Part, wschodnia? Grobowiec Williama Poera znajduje się w części zachodniej. Aha, tutaj go nie ma, czyli nie chcesz tu po prostu iść. Dobra, nie, to nie. Nie będzie tu. Powinien być tutaj. Jedno gdzie? Chyba się nigdzie już dalej nie idzie. Też się nie idzie. To wygląda obiecująco. To jest to. Jest zdeformowany, ale to musi być ten sam symbol, który był na pierścieniu opisanym w notatkach stróża. Co, wąż zjadający własny ogon? Może być krypta Poera. Pamiętam, w jednym z listów w chacie Aivara było coś wspomniane, że coś zostało ukryte pod właśnie tym uroborosem. Bo ten uroboros to właśnie jest ten symbol tego węża. Ciekawe, czy to chodziło o to miejsce, czy może coś w tym timber, coś tam. Powinna być krypta Williama Poera. O, te rzeźby. Są też tutaj? Co, zdziwiony jesteś? Chodźmy na dół, jej, wesoło, przepraszam. Jest już dość późno, jak to nagrywam. Zaledwie 12:30. Te drzwi są zamknięte na klucz. Masz klucz? Pewnie Aivar miał klucz. Pod wycieraczką. O, pod wycieraczką.
A tak. Pamiętacie te dyski? Tylko jak te dyski poustawiać, kurczę. 25 minut, do pół godziny dociągnę. Chyba nie, chyba jednak ta gra się nie skończy w tym odcinku. Dobra, co te dyski w ogóle przedstawiają jeszcze raz? Oko. Słońce w różnych fazach. I... dwa ludzkie ciała. Symbol wyglądający jak dwa ludzkie ciała. Zakładam, że oko będzie po środku, bo ono jest jakimś takim centralnym symbolem. Możemy to słoneczko po kolei, od prawej, proszę bardzo, do lewej. Może numer jakiś być na nim. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, to tu będzie to. Tu będzie to. Tu będzie to. Albo i nie. Pamiętam w jakimś... był jakiś tekst. Teraz mi się w głowie kręci taki tekst. Coś mówiący... taka rymowanka chyba jakaś. Że na końcu jest... transformacja duszy, czy coś takiego. Więc zostawiłbym to w tym miejscu. Oho, się przekręca, patrzcie. Tylko jak to powinno być? Spirala, waga, oko. Nie mam pojęcia, dlaczego to może być. Spirala. Oko było w pośrodku? Spirala, oko, waga. Można spróbować. Czy będzie to? Jest spirala. Jesteśmy na dobrym... na dobrej drodze. A nie takie oko, tylko oko w trójkącie. Waga też jest. No takie oko. I waga. Nie wiem, czy to jest... zaraz... może waga powinna być po środku? O. Waga jest po środku. Teraz szukamy oczka. Nie bardzo to kumam. O. Się wyzerowały. Chciałem je zamienić miejscami. Tych mi... zakładam, że... ze względu na to właśnie, że mi się kojarzy po prostu, że... na końcu jest ta zamiana, tam coś tam. Chyba będę musiał się wrócić do tej chaty. Jeszcze raz spróbuję wstawić tu spiralę, tu wagę, tu oko. Jeszcze raz spróbuję to zamienić. Może to rzeczywiście oko ma być po środku, a waga to... nie mam pojęcia. Kurde, dużo kombinacji tu jest. Zakładam, że tu będą te trzy symbole, te małe. To są te z tej kartki. A te? Też nie wiem, czy trzy to oko na pewno jest tu po środku, czy... no chyba tak, bo ono nie pasuje do tego. Mi się wydaje.
Dobra, wiecie co, ja będę musiał 30 minut. Myślę, że następny odcinek też będzie ciekawy. Ja się przejdę do chaty Ajwara i sobie tam poczytam jeszcze. Zobaczę, może coś odkryję. Może to Timber coś tam odkryje w końcu. Byłoby super. To jest tylko moje przypuszczenie. Ja nie wiem, czy w ogóle tam się coś znajduje, czy nie. Dobra. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie ostatni. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy, jakie będzie zakończenie. No, zakończenie poniekąd znamy z początku tej gry, czyli gościu ląduje w psychiatryku, ląduje w psychiatryku i właśnie opowiada o tym, że został znaleziony mamroczący gdzieś tam na cmentarzu jakimś. No to właśnie jesteśmy na cmentarzu. I właśnie szukamy jakiegoś grobowca, o którym też była mowa na samym początku. Więc węszę po prostu, że to już jest końcówka. Dobra, dzięki za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.